Poświęcimy koszyczki. Malujesz jajka, Mikołaj? No, włóż sobie jajeczka do koszyczka. Proszę. To. Co robisz? Maluję. My przez tego Judasza w drzwiach, a tam gościa syna go biega po klatce. Plac jest kubacko, na tydzień. Kolejne dwa tygodnie w domu. Także... Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę, ja już w miarę ogarnięta, jajka pomalowane, zaraz jeszcze dam chłopakom pisaki, żeby sobie pomalowali jakieś swoje wzorki. No i idziemy z tymi upolowanymi koszyczkami, także tak. Dzisiaj nawet widzę, że taka pogoda jest w miarę, przynajmniej nie pada, więc no chociaż tyle. My w sumie kościół mamy zaraz obok, nawet dwa do wyboru, więc pójdziemy, poświęcimy koszyczki. Malujesz jajka, Mikołaj? No. Tutaj Mikołaj, tutaj już oczywiście porządek, konstrukcja. Jajka! Malujemy jajka? Tak. No to i dobra. Tutaj mamy jajka. O, Filip już tutaj maluje. Mikołaj też, tak? Mikołaj zielone. Tutaj masz swój papierek, Miki. Tu chodź. Tu chodź do papierka. Będę później to jadł. Będziesz jadł później jajo? Tak, i one się kleją naklejki. Dobrze, malujemy. A nakleimy naklejkę z dinozaurem, Mikołaj? Na jajo? Nie. Napisałam i teraz będę się klejał naklejki. Dobra. I będę to jadł, ale o tak. I zjem całe jajo. Sobie jajeczka do koszyczka. Proszę. Jezu, Miki, nie, ale nie rzuć. Nie wiem. O Boże, Mikołaj, dobra, daj. Mama jeszcze zaraz da Ci króliczka, dobra? Tak. Takie mamy ładne zajączki. Filip. Proszę bardzo. Jeszcze tego. Dobrze, proszę sobie włożyć do koszyczka. Okej, mam. Mikołaj, do koszyczka. Czekaj, ja Ci podam. Dobrze. Mam. Mikuś też sobie włoży do koszyczka. Super, o. Tak, i co, idziemy zaraz święcić? Mikołaj, ale zaraz Ci wszystko powypa... No właśnie. Dobra, my właśnie wyszliśmy z kościoła, byliśmy poświęcić koszyczki, także teraz śmigamy do domu, trzeba wziąć i upiec sernik, także lecimy, jeszcze jakiś obiad trzeba ogarnąć i pomalujemy też w końcu te jajka farbami, bo nie mogliśmy się do tego zebrać, także lecimy. Sernik już gotowy, więc teraz na noc idzie do lodówki. Mamy. I będzie się chłodził, co? Ja cię mogę mały czubek? To. Mamo, daj mi farbkę i króliczka i zimną wodę. Tak, idziemy malować. Co robisz? Maluję. Super. Ty zmienił się kolor, mamuś. Dobra.
dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w niedzielę wielkanocną. Jak widzicie, ja już gotowa, jest po 9:00. Zaraz jedziemy na śniadanie do moich rodziców. Dzisiaj mieliśmy naprawdę ciekawą noc, ponieważ poszliśmy spać dopiero o 3:00, bo to, co się działo u nas na klatce, to po prostu moja głowa nie mieści, powiem Wam, że ja to nawet... Ja siedziałam na kanapie i patrzyłem, jak nakrywacie mnie syn. Tak, a później spałeś, to już było jak spałeś, powiem Wam, że ja to nawet na studiach nie miałam takich odpałów, które ktoś miał tutaj wczoraj. Nie mam mózgu. Ja oglądałam Wam syny, jak nie spałem. Tak. Bo ogólnie, tak jak Filip mówi, nagrywaliśmy, mierzymy, skończyliśmy po 23:00. Ja jeszcze byłam później z psem. No i wiecie, poszłam z psem, wracam, pukam do nas do drzwi, odwracam się, a za mną idzie w ogóle Mikołaj, gościu w samych majtkach, nie? No to wiecie, ja się tak trochę mówię, co się dzieje? Spierdzieliłam szybko do domu. Za chwilę było jakieś walenie w drzwi, jakieś robienie nie wiadomo co. My przez tego Judasza w drzwiach, a tam gość sobie nago biega po klatce. Ja nawet, jak zaraz będziemy wychodzić, nie chcę wiedzieć, w jakim stanie jest klatka, bo wczoraj już to nie wyglądało za ciekawie, a jest niedziela, więc jutro też wiadomo, wolne, także wesoło. I wiem, z którego mieszkania, więc chyba dzisiaj tam po prostu zapukam, żeby klateczkę posprzątali. Także wiecie, ja jestem ogólnie ostatnia do jakiegoś filowania i obserwacji osiedla. No, ale wczoraj to było trochę przegięcie, także mam szczęście, że mi dzieci nie pobudzili. Dobra, to tak na rozluźnienie atmosfery świątecznej. My zaraz spadamy. Chłopaki też już gotowi, prawda? Ja jestem gotowy. No. Gdzie mój Mikuś? Zdejmij mi to. To jest twój sweterek ładny. Nie, on jest jasny niebieski. No to jest niebieski przecież. Nie, to jest turkusowy. Aha, turkusowy? Tak. A nie błękitny? Nie, turkusowy. Inne są błękitne. Aha, okej. Okay. Możesz mi to ściągnąć? Nie, bo zaraz jedziemy. Jedno! Mikuś, nie otwieraj czekolady. Jajo! Dobrze, super! A ja coś znalazłem! Wow! To mój prezent! Ale Mikołajowi wystarczą. A idźcie tam jeszcze! Może tam coś jeszcze szukajcie! Znalazłem! Ale ten zając ani nic nie przyniósł! Ten zając? To moje prezenty! Chyba jeden jest dla Mikiego, co? Kaletka jest dla Mikiego. Ale mi jest strach. Bracisku, patrz co na ciebie znalazł. Bracisku, patrz co ci zając znalazł. Hej! My już w domu, jest już przed 19:00, także cały dzień sobie spędziliśmy siedząc i gadając. Filip stwierdził, że zostaje na nockę, także został, a my z Mikusiem. O, dzień dobry. Mikołaj, czy ty masz telefon świnki Pepy? No i aktualizacja jest taka, że Miki też ma ospę. Wczoraj wieczorem wyskoczyło mu kilka, dosłownie 2-3 kropeczki, a dzisiaj już jest cały wysypany, czyli totalnie przeciwnie niż Filip, bo Filipa wysypywało bardzo wolno i wychodziły mu kropki przez dobre 5 dni, wiecie, tam gdzieś po 2 czy po 3, a Mikiego praktycznie wysypało całego, także mamy kolejne 2 tygodnie w domu. Także, no, jest wesoło. Okej. Także my już z Mikusiem będziemy chyba kończyć tego vloga, co Mikołaj? Co? Tak, także dziękujemy bardzo za oglądanie.
Mamy nadzieję, że wy też dzisiaj miło spędziliście spokojnie czas, tak? Tak. I my już idziemy się tutaj przebierać i będziemy szli spać, tak? No. Zrobisz papa widzom? Pa. Papa zrób. Pa. Pa.